Dzień dobry Państwu, tutaj Filip Dąb-Mirowski, a to jest Globalna Gra. Kłaniam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taka trochę luźna pogadanka, takie moje refleksje na temat aktualnych wydarzeń na Ukrainie. A mianowicie wyszliśmy już w decydującą fazę ofensywy. Tylko że wszyscy patrzymy głównie na to, co dzieje się na froncie, na to, czy linie zostały przełamane, a tymczasem w tle toczą się równie ważne zmagania, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać. Jest 29 dzień sierpnia, wtorek 2023 roku, godzina 15, to ważne. I spójrzmy w związku z tym na mapkę, żebyśmy mieli jakieś pojęcie, w którym miejscu historii się znajdujemy. Standardowo zapraszam do obejrzenia mapki autorstwa Andrew Perpetuły. Uważam, że on całkiem takie zgrabne robi w oparciu o OSINT, o to, co da się wizualnie stwierdzić z map satelitarnych oraz nagrań i zdjęć. I w tej chwili sprawy mają się tak. Siły ukraińskie dokonały włamania tutaj na pierwszej linii fortyfikacji rosyjskich. Wyzwoliły miejscowość Robotynę, uderzają w kierunku na Nowo Prokopiwkę oraz dążą tutaj prawdopodobnie do przełamania tej linii w tym rejonie pomiędzy miejscowościami Sołotka-Balka oraz Werbowe. Samo Werbowe także jest, tak jak Robotynę, miastem ufortyfikowanym, ale w tym rejonie tutaj znajdują się wzgórza, które dają dobry ogląd całego tutaj tej przestrzeni wokół. Także wydaje się to rozsądny punkt do przełamania. No, ale oprócz tego trzeba pamiętać, że samo włamanie to za mało. Wielu komentatorów powtarza, że w tym rejonie kryje się całkiem sporo elementów ukraińskich brygad, bo to ma być nawet elementy 10 brygad, to jest raptem tutaj 8-9 kilometrów, może 10 szerokości, także troszkę mało i w związku z tym Ukraińcy starają się poszerzać ten wyłom na wschód i zachód w tej osi. Tu mamy miasto Kopani, które jak na razie jest ostrzeliwane, ale jeszcze nie odnotowano szturmu w tym kierunku. Natomiast przeciwnie jest w kierunku wschodnim. Tu na Werbowe i na Nową Fedorówkę siły ukraińskie uderzają i ponoć tu w Werbowe także już uchwyciły przyczółki. I ta sytuacja nadal się toczy, nadal rozwija. Należy zauważyć, że na taki właśnie moment czekaliśmy, przeszło 2 miesiące. Otóż jak to wielokrotnie wszyscy mówili, ja również, ten pas przesłaniania rosyjski tutaj był najmocniej przygotowanym do obrony terenem. Posiadał pole minowe szerokości 5 km, liczne pułapki ogniowe, liczne bunkry i umocnienia, a dodatkowo Rosjanie kontratakowali na każdą z utraconych pozycji. W związku z czym Ukraińcy strawili dużo czasu na to tylko, żeby się przebić przez pierwszy element tego całego skomplikowanej tej układanki fortyfikacyjnej Rosjan, ale zrobili to z sukcesem. Zrobili to także w taki sposób, aby wyczerpać potencjał rosyjski. Ten potencjał jest nadszarpnięty, świadczy o tym przemieszczenie elementów 76 WDW z rejonu Kremiennej, czyli tych spadochroniarzy oraz chyba czwartej dywizji z Chersonia. Może teraz nie mówię akurat, może się pomyliłem co do tej drugiej jednostki. W każdym razie rezerwy na tym odcinku przemieszczane są z innych odcinków frontu. Nie z tyłu, nie z nawet samej Rosji, tylko z innych odcinków frontu. Co świadczy o tym, że sytuacja jest dla Rosjan poważna. Ale ten nacisk na froncie, któremu oczywiście towarzyszą tutaj jeszcze działania w rejonie Wielkiej Nowosyłki, działania w rejonie Bachmutu, co już należy do tradycji, i jeszcze operacje na Dnieprze, ponieważ Ukraińcy przejmują te wszystkie wysepki w dolnym biegu Dniepru i co już lądują w poszczególnych tutaj odcinkach lewego brzegu, rozciągając maksymalnie
rosyjską obronę, ale co się oprócz tego dzieje? Oprócz tego toczy się taka wojna w cieniu. Kiryło Budanow, na pewno Państwu znany szef wywiadu ukraińskiego, wywiadu wojskowego, od dawna zapowiadał, że siły ukraińskie uderzą na Krym i lato na Krymie będzie bardzo gorące. No cóż, słowa tego dotrzymał, podobnie jak tego, że ukraińscy żołnierze faktycznie pojawią się na Krymie. Nastąpiło to w ostatnim tygodniu sierpnia, bodaj 24, czyli Święto Niepodległości. Ukraińscy specjalsi wylądowali tutaj oto na, w rejonie miejscowości Olenewka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, na Półwyspie Tarachuckim i to jest ten sam rejon, który ledwie kilka dni wcześniej został ostrzelany rakietami Neptun. Zniszczono tutaj baterie S-400 oraz radary umieszczone na wybrzeżu, a w kolejnych dniach siły właśnie specjalne kierowane przez Gór i Budanowa udało im się wylądować. Tu zdaje się w tej miejscowości Majak tak dokładnie. Dwoma łodziami motorowymi wyskoczyły prawdopodobnie z tego dwa oddziały liczące od 20 do 40 osób. Postrzelali, zrealizowali jakieś przeznaczone im zadanie i przy słabym oporze pilnujących tego odcinka Rosjan wycofali się i odpłynęli z powrotem na swoje terytorium. No, trzeba przyznać, że jest to jedna z wielu spektakularnych akcji w ostatnim czasie. Ukraińcy z powodzeniem nękają Półwysep Krymski, uderzając w bardzo różne rejony. Uderzone zostały koszary jednej z brygad pod Symferopolem, miejscowości, o ile pamiętam, Sadowe. Uderzone zostały także tutaj te przeprawy kolejowe oraz drogowe przez Perekop w kierunku Zaporoża. Trwają, jak mówiłem wcześniej, lądowania po drugiej na lewej stronie Dniepru, czyli na wschodnim brzegu oraz no, co i rusz pojawiają się doniesienia o ataku dronów na teren Federacji Rosyjskiej. I co ciekawe, uderzane są nie tylko lotniska o no, znaczeniu bardzo dużym, bo lotniska, na których stacjonują strategiczne bombowce Tu-22M3, z których zresztą jeden został ostatnio porażony. O, tutaj mamy zdjęcie, gdzie widzimy, jak jest uszkodzony, jak to powiedziało rosyjskie dowództwo. De facto jest cały zniszczony w wyniku eksplozji. No ale także prócz lotnisk nękana jest Moskwa. Przypomnijmy sobie, że ledwie w maju, zaraz przed Wielkim Świętem Zwycięstwa, mieliśmy taki przypadek, gdzie dwa drony ukraińskie uderzyły w budynki Kremla, tak, w ten stary historyczny Senat Kremlowski. A dzisiaj, kiedy mamy już sierpień, czyli 3 miesiące później, drony atakują centrum Moskwy praktycznie no, codziennie w odstępie, czasami to jest codziennie, czasami w odstępie kilku dni. Łączy się to oczywiście z pewną no, niepokojem albo paniką mieszkańców, ale także z konkretnymi zniszczeniami. Oczywiście to nie są drony stosowane w ten sposób, jak Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta po to, żeby zabić jak najwięcej osób. Nie, to są raczej lżejsze konstrukcje o niewielkich ładunkach wybuchowych, których zadaniem jest no właśnie sianie paniki, sianie niepewności i pokazywanie możliwości rażenia i sprawczości służb ukraińskich i no, powiedzmy ukraińskiego wojska. Tylko w sierpniu, niech sobie policzę, udało mi się wyliczyć, że atak nastąpił 18, 22, 23, 26 i 28 sierpnia. Moskwa została uderzona. Zazwyczaj to się łączy właśnie z jakimiś z pracą obrony przeciwlotniczej, ale także uderzeniami w budynki w centrum. O, tak jak tutaj widzimy, uderzenie konkretnie w jeden z wieżowców położonych w centrum Moskwy. Czasami te drony spadają na przedmieściach. Dwa miały już spaść w rejonie znanej skądinąd propagandystki kremlowskiej, czyli Margarity Simonian.
ale także wokół licznych, w zasadzie trzech moskiewskich lotnisk, które są teraz już chyba każdorazowo zamykane, jak tylko jakikolwiek dron pojawi się w moskiewskiej przestrzeni powietrznej, czyli to Wnukowo, Domodiewo i Szeremietiewo są zamykane, to są duże lotniska, chyba największe w Rosji, a ogólnie jedne z największych w Europie, o dużym przerobie i wyobraźcie sobie, jak to wpływa na płynność pracy tych instytucji. Nie wygląda na to, żeby pomimo wprowadzenia wielu środków zaradczych, Moskwa była, czy też Kreml był w stanie przeciwdziałać tym powtarzającym się atakom. No i to myślę także przekłada się na budowanie przez Budanowa, czy przez Gór, czy przez Ukrainę tego wrażenia osaczenia wokół Moskwy, bo ataki od tego maja ulegają intensyfikacji. Jest ich coraz więcej, coraz częściej o nich słyszymy. Coraz bardziej duszony jest Krym i coraz więcej mamy takich właśnie otwartych wtargnięć na teren Federacji Rosyjskiej, czy to lotniczych, czy przez grupy dywersyjne. W przeszłości było tak, że atakowana była infrastruktura na przykład energetyczna, czy też, tory kolejowe, tak, drogowa, składy paliwowe i tym podobne. Teraz jest to robione trochę bardziej na pokaz, tak żeby dało się zauważyć, na przykład pod Białgorodem, także w sierpniu, w ostatnim tygodniu, trafiony dronem został pułkownik lokalnej policji i to zajęty był w tym czasie koszeniem swojego trawnika, także widać było, że to jest konkretna demonstracja. Facet został po prostu wyeliminowany w zupełnie planowanej operacji. Sam fakt, że pomimo wcześniejszego ujawnienia swoich zamiarów, bo Budanow to zapowiadał te ataki dronów, zapowiadał także lądowanie na Krymie i mimo tych zapowiedzi, mimo tego, że przecież Rosjanie pobudowali liczne fortyfikacje na wybrzeżu krymskim, nadal te oddziały specjalne są się w stanie wedrzeć. Cokolwiek Rosjanie robią, nie wydaje się mieć jakikolwiek skutek i pomagać im w powstrzymaniu i chyba właśnie powstrzymaniu Ukraińców i chyba właśnie o to chodzi. Myślę, że ten kulminacyjny moment, od którego zacząłem na samym początku o przesileniu tutaj w Zaporożu, gdzie faktycznie ta główna linia ma zostać przełamana, przynajmniej taki jest zamiar, temu towarzyszy właśnie coraz większa ogólna presja na Morze Czarne, na Krym, na Moskwę i wszystkie środki, jakie tylko Ukraina ma do dyspozycji, są właśnie przeznaczane do zduszenia czy też przełamania rosyjskiego oporu. No bo czy wystarczy tylko przełamać tą linię? Otóż nie. Rosyjskiej armii trzeba złamać kręgosłup. Czyli trzeba ją pobić w polu, niszcząc jej potencjał, ale jednocześnie to zwycięstwo musi być na tyle duże, na tyle percepcja rosyjskiej potęgi złamana w oczach samych Rosjan, aby wojna nie uległa zamrożeniu. Bo też zamrożenie wojny, zamrożenie tego konfliktu będzie korzystne dla Rosji, ale nie będzie korzystne dla Ukrainy. Jakaś taka prolongata na przyszłe lata, że odroczymy coś, zawrzemy, zamkniemy ten front w takiej formie, jaka jest obecnie, czyli nawet jeśli Ukraińcy wejdą głębiej w to Zaporoże, to nadal Krym pozostanie rosyjski i Donbas również. To nie rozwiązuje sprawy, ponieważ Rosja za kilka lat z pomocą Chin prawdopodobnie może się odbudować i z pewnością spróbuje jeszcze kolejny raz, tylko będzie już dużo lepiej przygotowana. A w tym czasie Ukraina pozostanie państwem podzielonym wojną, państwem zniszczonym, państwem, któremu ciężko będzie pozyskać inwestorów, a będzie musiało też duże koszta ponieść na odbudowę i na zwiększenie swojego potencjału wojskowego. Nie tędy droga. Stąd właśnie
ta ofensywa dochodzi do swojego kulminacyjnego momentu, ale to nie jest wszystko. Zaporoże nie jest wszystkim. Temu muszą towarzyszyć kolejne operacje na innych odcinkach. Jakie? To się jeszcze przekonamy. Moim zdaniem coraz bardziej prawdopodobne jest, no, takie powiedziałbym, wieloodcinkowe lądowanie na drugiej stronie Dniepru, bo przypomnijmy sobie, że cały Zalew Kachowski już teraz w zasadzie nie istnieje, tylko jest to Dniepr wrócił do swojego dawnego koryta, a to koryto biegnie od północnej strony, czyli od ukraińskiego brzegu, w związku z tym łatwo będzie przerzucić przez ten teren mosty, a później przez tą otwartą przestrzeń przejść po prostu do wschodniego terenu Chersońszczyzny. Ale oprócz tego lądowania przez Dniepr, antycypuję, tak mi się wydaje, że możliwe jest też lądowanie jednostek na Krymie. Oczywiście będzie to raczej lekka piechota, będą to być może spadochroniarze, być może specjalsi, tak jak to właśnie w skali mikro widzimy na wokół Dniepru, ale celem będzie uchwycenie jakiegoś przyczółka, uchwycenie jakiegoś terenu i pokazanie, że Krym jest ukraiński, że Ukraińcy nie odpuszczą, nawet jeśli już będą naciski na prowadzenie negocjacji, czego spodziewam się w tym roku, że Amerykanie będą w tym kierunku Ukraińców kierować, to jest już noga wsadzona w drzwi. Noga postawiona, stopa postawiona na terytorium Krymu, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej pozycji negocjacyjnej Kijowa w stosunku do Moskwy. Czy obecna operacja ofensywna na Zaporożu zakończy się sukcesem? Ja nadal uważam, że tak, jakkolwiek nie potrafię wskazać konkretnego momentu. Wydaje się, że po przerzuceniu tych rezerw rosyjskich w rejon Robotynę musi nastąpić moment mielenia tych jednostek, czyli wytracania ich potencjału, oraz musi ten klin w liniach rosyjskich ulec poszerzeniu. Dopiero później będziemy mogli mówić o jakimś przełamaniu, czyli wyjściu poza te główne linie umocnień. Tutaj, proszę bardzo, to jest kilka linii, dopiero tu jest ta przestrzeń operacyjna, gdzie można działać nieco swobodniej. Chociaż, jak zawsze podkreślę, że moim zdaniem Ukraińcy wcale nie muszą zdobywać miast takich jak Tokmak czy Melitopol. Wystarczy, że wejdą tutaj w tą prowincję, uchwycą wyższe punkty terenowe, wzgórza i następnie zamkną całą komunikację wschód-zachód przez korytarz ogniem, artylerii, nadzorem dronów i lotnictwa. I to już będzie moim zdaniem kwestia rozstrzygnięta. Ewentualne zamoczenie stopy w Morzu Azowskim nie jest konieczne do tego, żeby Rosjan na tym terenie pokonać i podzielić ich zgrupowanie na dwa elementy, czyli ten tutaj zachodni do Krymu i wschodni w republikach Donbasu, tak zwanych republikach. Także tak, chciałem tylko tyle dzisiaj wam powiedzieć, że poza tym właśnie wymiarem czysto wojskowym, czysto pancerno zmechanizowanym, warto spoglądać na operacje, jakie dzieją się w tle. Tu jeszcze nie dodałem, ale przecież nie można pominąć tego, jak w jaki koronkowy sposób agentom GUR udało się pozyskać Mi-8 rosyjski, który przyprowadził do nich, czy też przyleciał nim rosyjski pilot, który po prostu zdradził, przeszedł na drugą stronę, przyleciał z dwoma załogantami, którzy nic nie wiedzieli o sprawie, a którzy zostali wyeliminowani przez GUR po wylądowaniu tego helikoptera, tego śmigłowca na terytorium Ukrainy. A co więcej, śmigłowiec ten wiózł części do samolotów, do, zdaje się, Su-30 chyba i Su-25, co też jest nie bez znaczenia. Sam fakt, że w tak zapalczywej, w tak bezpardonowej wojnie, bo to jest taka wojna na wyniszczenie, przynajmniej Rosja, celem Kremla jest zupełna likwidacja, jakby
państwa ukraińskiego i wyniszczenie narodu ukraińskiego. To, że pilot był w stanie zdradzić i przejść na drugą stronę, no, dowodzi jednak sporych możliwości ukraińskich służb i sporego, no nie wiem, daru przekonywania, czy też dobrego rozumienia i wysokiego stopnia inwigilacji struktur rosyjskich. Także spoglądajmy także na to, co nam tutaj Budanow wykombinuje. Myślę, że jeszcze przed jesienią nas kilkoma aspektami zaskoczy, kilkoma zdarzeniami. Zobaczymy, co się stanie po ewentualnym przełamaniu tych rosyjskich linii, ponieważ wtedy to będzie absolutnie kulminacyjny moment, w którym wszystkie nitki tego tej opowieści sensacyjnej, jaką obserwujemy, wszystkie elementy, wszystkie wątki, wszystkie postaci zbiegną się w jednym punkcie. I wtedy, myślę, wiele spraw może nam się trochę wyklarować, na przykład to, no, jaki jest jeszcze rosyjski potencjał, to nam się na pewno wyklaruje. Czy Rosjanie cokolwiek jeszcze zachowali, bo jeśli nie zachowali, to ich linie mogą faktycznie pęknąć i ten kolejny progres, ten rozwój wypadków będzie później zupełnie błyskawiczny. Wyklaruje się też nam, co dalej z Krymem, ponieważ no, ja odnoszę takie wrażenie po tych działaniach, które dzisiaj wam opisałem, ukraińskich służb, że Krym jest celem i on jest celem jeszcze w tym roku. Ja wiem, że jego odzyskanie to jest no, ogromne zadanie, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że w tym roku Ukraińcy będą chcieli choćby w najmniejszym stopniu wkroczyć na Półwysep i pokazać tam swoją obecność, a następnie po prostu postarają się wyizolować Półwysep od reszty i no, tak trochę go głodzić, trochę go terroryzować ciągłym ostrzałem, zmuszając Rosjan do podjęcia negocjacji i zmiany statusu. No, statusu takiej, jaki Rosja chciałaby widzieć, czyli po prostu zachowania okupacji Krymu, tak jak to było od 2014 roku. Na to chciałbym zwrócić waszą uwagę. Także Krym dopiero się zacznie, myślę, dziać, jak już tutaj te linie pękną na Zaporożu. Ewentualnie będziemy mieli jeszcze do czynienia z działaniem towarzyszącym, czyli no, z tym nieszczęsnym Bachmutem, którego najwyraźniej Kijów nigdy nie odpuści i prędzej czy później wyprowadzi tam większe uderzenie mające odzyskać to po prostu miasto i pokazać, że cały wysiłek wojenny Rosjan był na nic. Utracony zostanie Bachmut, utracony zostanie korytarz, no i żołnierz ukraiński wkroczy na Krym i myślę, że to kompletnie złamie tą imperialną percepcję Rosjan na to, że to jest potężny naród i że armia jest potężna i że cokolwiek się dzieje teraz na Ukrainie, to w zasadzie ten plan jest operacji realizowany. No nie jest, ale żeby to udowodnić, Ukraińcy muszą dokonać konkretnych, dużych, muszą odnieść duży po prostu sukces. To musi być coś widowiskowego. I sam już fakt wkroczenia na Krym, a nie jego pełnego odzyskania, już będzie wystarczająco moim zdaniem widowiskowy. Tak samo jak Bachmut, tak samo jak przerwanie korytarza. To tyle z moich tych bieżących refleksji. Kiedy coś się na froncie zmieni, na pewno się jeszcze zobaczymy. Już będę pisał bardziej składnie, będę opowiadał bardziej rzeczowo, a nie dzisiaj tak sobie dywagowo w sposób zupełnie luźny. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że liczę na wasze wsparcie tak przez Patronite, jak i Buy Coffee. To wasze wsparcie pozwala mi dalej pracować, dalej się rozwijać i jest mi no, niezbędne do dalszej działalności. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!